Kaśka może zagrać wszystko. Jest takim kameleonem. To jest taka polska Kate Blanchett, moim zdaniem. Burza włosów, cała ta jej postać. Przystojna kobieta, jak kiedyś mówiła, nie? Sympatyczna, prostolinijna. Przepraszam, że to powiem, ale moim zdaniem to jest komplement. Nie aktorka. Nie no, to jaką jest aktorką, to nie, no to, jak ja to mogę ocenić? Jak ja ją znam za kulisami. Ja w ogóle nie myślę o sobie w kategoriach, że ja mam jakąś sławę. Nie czuję się na co dzień ani gwiazdą, ani osobą sławną. Oczywiście zdarza mi się, że ktoś mnie rozpozna, że ktoś podejdzie, że ktoś powie, o super, widziałem panią w teatrze, widziałem panią w tym i w tym w telewizji albo w filmie. To jest bardzo miłe, natomiast na co dzień ja myślę, że jestem po prostu zwykłą dziewczyną, która ma taki zawód, który się nazywa aktorstwo, no. Katarzyna Dąbrowska znana jest zarówno z dużego, jak i małego ekranu. To moje dziecko. Ma prawo do mojej miłości. Co to znaczy? To znaczy, że będę spełniać swoje powołanie inaczej. Popularność przyniosły jej filmy takie jak Niewinne, Król Życia, Po prostu przyjaźń i Sprawiedliwy. A także seriale Kryminalni czy Belfer. Najnowszą produkcją, w której gra, jest serial Behawiorysta na podstawie powieści Remigiusza Mroza. Jeśli to zbyt trudne, nie musi pani mówić. Nie, ja chcę to powiedzieć. Jak się czułam, kiedy powiedział mi, że odchodzi? W Kasi jest coś tyle niezwykłego, że z jednej strony jest jeszcze bardzo młodzieńcza, bardzo, bardzo żywa, jest takim wulkanem energii, a z drugiej potrafi być niezwykle dojrzała. Więc to jakby dwa takie przeciwne bieguny połączone w jednej osobie, w tym co gra oczywiście. I gdzieś tak postrzegałem tę postać Brigidy. Dużo zależało też od tego, jaką chemię znajdą między sobą Robert Więckiewicz i Kasia, czy inna aktorka, która wcieliłaby się w tę rolę. No cóż, i jakby z Kasią to po prostu zadziałało od razu. Dobrze się z nią współpracuje? Absolutnie. Tutaj miała niełatwe zadanie, bo gra tutaj moją żonę w takim momencie przełomowym dla niej, zresztą dla mnie też. Rozstanie, kryzys w związku i tak dalej, więc to zawsze są trudne emocje. No ale fantastycznie to wszystko zrobiła, więc czekam z niecierpliwością, jak ta relacja będzie wyglądała na ekranie. Aktorka pochodzi z Nidzicy na Mazurach. I choć od wielu lat na stałe mieszka w Warszawie, to zawsze chętnie wraca w rodzinne strony. To właśnie tam stawiała swoje pierwsze sceniczne kroki. Spokojny słuch. Cześć. O, cześć. 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 O, kopela. Co cię sprowadza tutaj do nas? No, wspomnienia, mój drogi. Tu się wszystko zaczęło, nie? Oczywiście. Ja zawsze miałam ten głos jednak niski i raczej z taką blachą albo chrypą. W podstawówce to mi jeden nauczyciel powiedział, że ja mam coś w ogóle chorego w tym głosie. Ja się nie nadaję. I generalnie, żebym szła szybko do foniatry zbadać sobie tutaj struny głosowe, bo na pewno coś mam nie tak. Później przyszłam tutaj, był chór. I wyszłam z płaczem z drugich chyba zajęć tego chóru, bo też prowadzący chór mówi: ja nie mogę, przepraszam, bo ja nie mogę słuchać, jak ty śpiewasz. To jest na pewno coś chorobowego. I już po tej drugiej opinii ja wybłagałam moją mamę: mamo, ja muszę pojechać do foniatry, ja muszę się przekonać, czy ja coś mam chorego z tym głosem, czy nie chorego. Pojechałam do foniatry, foniatra zajrzała w gardło, powiedziała: nie, to jest taka wielka krtań, takie szerokie, długie struny głosowe, to pani tak ma, pani z kowronkiem nigdy nie będzie. Ale widzisz, no właśnie, to jest taki głos charakterystyczny, który się zapamiętuje. No, takich pięknych głosów cukierkowych jest wiele. To chyba tak jak w teatrze, że jak ktoś jest takim inny niż inni, to właśnie jest tak, to prawda. Pożądany, prawda? To prawda. Miałam kompleks siebie. Miałam kompleksy, że jestem małą, rudą dziewczynką, piegowatą. Spotykałam się z różnymi komentarzami, że ruda, że piegowata, że rude to wredne, że rude to fałszywe. To takie przesądy. A kiedy odkryłaś, że to raczej atut? I to jeszcze szczególnie w tym zawodzie. W szkole teatralnej. Kiedy po prostu ludzie zaczynali mówić: ale ty masz super warunki. A w ogóle zrozumiałam, że jest coś takiego jak warunki. No bo też jakby przychodząc do szkoły, to ja nie wiedziałam, że coś takiego się w ogóle liczy. Że jest coś takiego jak amplua aktorskie. Że ktoś ma jakieś warunki na granie jakichś ról, a ktoś ich nie ma. To, co ja nazywam długą tyczką, chudą, ktoś nazywa, że jestem posągowa.